Marta, a może powiedz nam, jak to się stało, że od artystki, która studiowała na Akademii Sztuk Pięknych i zajmowała się chyba malarstwem, dobrze mówię, przeszłaś do takiego etapu komentowania rzeczywistości społeczno-politycznej poprzez właśnie takie krótkie obrazki z informacją tekstową? Ja chciałam zadać to pytanie. To była bardzo dramatyczna historia, czyli taka, jaką lubimy najbardziej. Kiedy skończyłam z hukiem i dużymi emocjami współpracę z Akademią Sztuk Pięknych, na której później pracowałam. Nie dość, że skończyłam Akademię Sztuk Pięknych, to potem pracowałam tam przez 4 lata. No i zakończyła się moja praca tam. Tak, no, teoretycznie za porozumieniem stron, natomiast to było bardzo dramatyczne takie pożegnanie. Nie było to dla mnie miejsce sprzyjające i nie czułam się tam dobrze. Ale wtedy wydawało mi się, że zakończenie pracy na Akademii Sztuk Pięknych oznacza dla artystki wizualnej w zasadzie zakończenie jakiejkolwiek pracy, bo nie za bardzo miałam pojęcia i pomysłu, jak można żyć, jak można robić to, co się kocha, nie pracując na Akademii Sztuk Pięknych, bo to jest rzeczywiście trudne, w Polsce zwłaszcza. I muszę przyznać, że wtedy uznałam, że poniosłam absolutną porażkę na polu zawodowym, całkowitą, że już nic mnie nie czeka, że zmarnowałam jedyną szansę, jaką miałam i że jestem absolutnie na dnie. I w ogóle to było trudne, bardzo, bardzo trudny moment. I wtedy też, ponieważ też zakończenie tej pracy wiązało się z jakimiś też takimi negatywnymi bardzo przeżyciami różnego rodzaju, poczułam się też jednocześnie, jakbym już osiągnęła pewne dno, i chyba dało mi to poczucie wolności. I zaczęłam robić coś, czego nigdy nie zrobiłabym pracując na Akademii Sztuk Pięknych, czyli zaczęłam rysować to, co mi się żywnie podoba, i właściwie zupełnie nie zastanawiając się, bardzo szybko wrzucać to do sieci, dzielić się wszystkim, co robię, dzielić się również osobistymi przeżyciami i przemyśleniami w rysunkowy sposób. I wrzucałam to do mediów społecznościowych, co było jakby ostatnią rzeczą, która przyszłaby do głowy komukolwiek na Akademii Sztuk Pięknych, bo to było dawno temu i to były zupełnie inne czasy. I akademia, na której pracowałam, w ogóle nie dopuszczała takiej możliwości. To artysta miał być chmurny, nieosiągalny i miał wystawiać wyłącznie w white cube'ach i miał być bardzo elitarny. A ja robiłam coś bardzo, bardzo odwrotnego. Ale to I zobaczcie, spójrzcie, to tak sędzia też miał masz jakiś pogłos chyba. jakiś pogłos. Właśnie nie wiem, z czego to wynika. Może my wyłączmy mikrofony, kiedy mówi Monika, wtedy być może któraś z nas ją zagłusza. Spójrzcie, jakie to jest podobieństwo, bo sędzia też miał przemawiać tylko poprzez swoje orzeczenia, nie mógł rozmawiać z ludźmi, trzymać się tylko od nich z daleka, a my tutaj nagle wyszliśmy do ludzi, tak? No tak mnie w tym momencie uderzyło to, co powiedziałaś, bo jest taka analogia, prawda? Mnie się wydaje, że to takie czasy też, te ostatnie lata, to czasy, gdzie w ogóle wiele zawodów, czy w ogóle wiele dziedzin życia społecznego zmieniło zasady i zmieniło swoją dostępność. Jakby dostępność, egalitarność stała się wielką zaletą i stała się wielką wartością. I ja też z tego skorzystam. No to myślę, że media społecznościowe bardzo dużo też zmieniły w naszym życiu. Dokładnie, ale wiesz co, chciałam się dzisiaj zapytać o jedną rzecz. Czy ta praca na uczelni, z której odeszłaś, to jest właśnie ta praca, o której mówiłaś w wywiadach, że rozstałaś się z hukiem między innymi z uwagi na seksistowskie otoczenie. Czy to tam cię spotkało? Tak, to było bardzo, to było niebywale seksistowskie otoczenie, akurat tam, gdzie ja pracowałam. I także się w sumie, potem, kiedy już moje, jakby zaczęłam robić to, co w tej chwili robię, i zupełnie moja droga zawodowa potoczyła się innym torem, to zrozumiałam. Zresztą to mój partner od razu powiedział w dniu, kiedy przyjechałam zapłakana, po tak naprawdę wyrzuceniu z pracy,
to on mi powiedział, że stało się coś bardzo dobrego dla mnie, jeszcze tego może nie wiem, ale to jest najlepsze, co mogło mi się wydarzyć. No i teraz też tak na to patrzę. Tak, to było bardzo seksistowskie środowisko i działo się tam wiele takich rzeczy, które się działy na wielu innych uczelniach i przypuszczam, że gdzieniegdzie jeszcze się dzieją wciąż. My jeszcze nie przerobiliśmy takiego me too, jakie myślę, że się wydarzy. To już się zaczęło trochę od szkół teatralnych i filmowych. No właśnie o tym chciałam powiedzieć. Chyba ostatnia rzeczywistość dotycząca tego, w jaki sposób, bo to myślę, że nie tylko studentki, ale to właśnie jak i studentki, i studenci byli traktowani w szkołach teatralnych, chyba nam wszystkim strasznie otworzyło oczy. Bo jednak myślę, że studia prawnicze pod tym względem jednak nie były aż takim opresyjnym miejscem, jak to, co działo się w tych szkołach artystycznych, co też dla mnie wydaje się takie niewyobrażalne, bo jednak zawsze zakładałam, że artyści to są ludzie z taką większą wrażliwością niż przykładowo prawnicy i też większą empatią w stosunku do innych. Znaczy, my tak wszyscy chyba, wszystkie i wszyscy trochę tak zakładaliśmy i zakładałyśmy, co tak naprawdę nie ma potwierdzenia zupełnie w faktach, ponieważ Akademia Sztuk Pięknych były jednymi ze szkół wyższych, które jako ostatnie przyjęły kobiety w swoje szeregi, o czym w ogóle nie wiemy, nie jest to wiedza powszechna. A kilka lat temu Fundacja Katarzyny Kozyry zrobiła kilka socjolożek młodych w ramach działalności tej fundacji Katarzyny Kozyry zrobiło takie badanie socjologiczne pogłębione, nazywało się to Marne szanse na awanse i był to wywiad z bardzo dużą grupą kobiet, studentek Akademii Sztuk Pięknych w Polsce. Tych Akademii Sztuk Pięknych jest kilka w Polsce, więc nie jest to trudne do zrobienia. I okazało się, że ponad 70% studentów Akademii Sztuk Pięknych to dziewczyny, to kobiety, to studentki, ponad 70%, natomiast w kadrach zasiada 30% co kobiet, co jest zupełnie niezrozumiałe i co jest najgorszym stosunkiem liczbowym ze wszystkich szkół, tylko seminaria duchowne są pod tym względem gorsze, co jest zrozumiałe. Dużo lepiej było, bo to było kilka lat temu, dużo lepiej było na przykład na politechnikach, jeżeli chodzi o ilość kobiet zasiadających w tym, należących do grupy wykładowczyń. I te dziewczyny, te socjolożki zbadały mechanizmy, dlaczego tak się dzieje. To nie było tylko badanie ilościowe, jak to wygląda, ale również pogłębione wywiady, które badały mechanizmy powodujące, że starałam się zrozumieć, dlaczego 80% studentek pierwszego roku deklaruje chęć pozostania na Akademii Sztuk Pięknych, ale już na czwartym roku zostaje tam, nie wiem, 40% chętnych, czyli wykrusza się bardzo duża grupa kobiet chcących zostać na Akademii Sztuk Pięknych i było tam wiele mechanizmów. Po pierwsze, skarżyły się na seksizm i na bardzo niefajne stosunki i traktowanie kobiet na Akademii Sztuk Pięknych. Po drugie, zauważono również takie mechanizmy wykluczenia, jak to, że na przykład profesorowie zapraszają na imprezy pozaszkolne, wystawy jakieś, nie wiem, tam gdzie trzeba bywać, zapraszają głównie chłopaków, lepiej się z nimi czują, spędzają z nimi więcej czasu i kilka takich mechanizmów właśnie zostało nazwanych i zaobserwowanych. I ja jestem przekonana, że to przed nami jeszcze jest taka prawdziwa rozmowa o tym, co się dzieje na uczelniach, na Akademiach Sztuk Pięknych, w teatrach, w tych miejscach, gdzie ten XIX-wieczny kult artysty, który może sobie pozwolić na więcej niż inni, wciąż jeszcze niestety jest takim fatalnym, niezdrowym i niedobrym wzorcem kulturowym. I zawsze muszę powiedzieć, że to w ramach treningu duszy artysty. No tak, tutaj granice są, myślę, trudne do, znaczy one właściwie to może nie są trudne do uchwycenia, tyle tylko, że my jeszcze mało o tym mówimy, ponieważ właśnie ten kult artysty, to że może artysta może sobie pozwolić na więcej, to, że jakby też ten artysta jest głównie mężczyzną, chociażby w historii sztuki, to kobiety były pomijane i są nadal pomijane.
No, no skoro się im zabraniało im się studiować, to tak naprawdę ta ich cała historia mogła też zacząć się dopiero od pewnego momentu. Mi się zawsze kojarzy z tym, co powiedziałaś, jedna z moich ulubionych artystek, Zofia Stryjeńska, która, o ile pamiętam, to musiała przebrać się za mężczyznę, żeby rozpocząć studia. No tak, to nie oprócz tego, nie mówimy o bardzo odległych czasach, tylko o dwudziestoleciu chyba międzywojennym. No tak, no mówimy o raptem od 100 lat z małym okładem możemy głosować, no więc o czym tutaj mówić? Wiadomo, że mamy olbrzymie nierówności w historii, ale znaczy jakby to jest jedno, ale to, że też kobiety są inaczej traktowane, nawet współczesne artystki, to no jeszcze wciąż jest coś, no co jakby cały czas musimy pracować, cały czas musimy o tym rozmawiać, cały czas musimy działać, ponieważ to, co wywalczyłyśmy sobie, jak widać, nie jest walczone na stałe. Nie ma obietnicy, że tak będzie zawsze. No, to wystarczy posłuchać niektórych oszalałych panów polityków, którzy mówią, nie będę przytaczać nazwisk, bo nie używam tych nazwisk i ich nie wypowiadam, ale mówią, że na przykład kobietom należy zabrać prawa wyborcze, przecież to się dzieje w Polsce. Słuchajcie, ja muszę przeczytać parę komentarzy naszych słuchaczy. Pan Jan Mylak pisze tak, Marta mówi o kobietach, a w tym programie są same kobiety. Ciekawe i miło się ich słucham. Uważam, że jeszcze dobrze prowadzą rozmowę. A pan Waldek, czy to czwartek i program Teraz wojna? To nie wojna, ale zawsze przypominamy, że nasz program też jest seksistowski, bo od samego początku właściwie prawie zawsze jesteśmy my trzy i bardzo często, no bywają również mężczyźni goście, ale bardzo często... Ale może warto na to służyć. Słucham? Mężczyźni, żeby znaleźć się w naszym programie, muszą naprawdę na to bardzo zasłużyć. Także możemy jakąś małą Akademię Sztuk Pięknych sobie założyć i będziemy realizować odwrotne wzorce seksistowskie. Ja bym powiedziała, że to jest program seksistowsko-wyrównawczy po prostu. Biorąc pod uwagę ostatnie kilka tysięcy lat, no to chyba jeszcze możemy sobie trochę pogadać. No dobra Marta, ale ty tak tutaj tak lekko opowiadasz, no zawalił mi się świat, to akurat nie jest ani lekkie, a jest też zrozumiałe, no ale nie ulega wątpliwości, że no posiadałaś w tamtym momencie niewątpliwie i wrodzoną i wyedukowaną umiejętność posługiwania się pędzlem, ale no przecież nieodłącznym elementem twoich prac są teksty, które naprawdę powalają celnością i takim, wiesz, no, uchwyceniem sedna sprawy w trzech, czterech zdaniach, to aż nadto, prawda? Zwykle tak dużo tam nie ma. No tak, bo się, nie, jak to zwykle na obrazku, nie może być za długo, żeby się nie znudziło czytanie i też, żeby było dobrze widoczne, to musi być to zdanie bądź dwa. No to jest dla mnie najtrudniejsze zawsze sformułowanie myśli i skrócenie jej do jednego, góra dwóch zdań. I to jest trudne, to jest fajne, ale też na tym trochę polega fenomen memów, czy tego właśnie tych obrazków z tekstem, znaczy ich popularności, trochę polega to na tym, że jak mamy jedno bądź dwa zdania, to tak naprawdę każda i każdy troszkę inaczej je interpretuje, to znaczy filtruje przez siebie. Ja się o tym przekonałam wielokrotnie, ponieważ tak różne rozumienie jednego zdania, które wydawało mi się oczywiste na początku, wydawało mi się, że wszyscy będą wiedzieli, o co mi chodzi i że nie pozostawia to wątpliwości. I tutaj ludzie mnie pozytywnie zaskoczyli, bo to jednak jest pozytywne, że jesteśmy tak różnorodne i różnorodni, bo uważam, że to jedna z większych wartości, różnorodność. Że naprawdę każde zdanie można interpretować przez siebie, zupełnie inaczej filtrując przez siebie i jeszcze w dodatku w jakiś sposób my też wybieramy sobie z otoczenia, z tego, co widzimy, z tych komunikatów wizualnych, wizualno-werbalnych, wybieramy sobie to, co w danym momencie nam jest potrzebne, to, czego szukamy, co nas dotyczy. Także ja nie sądzę, znaczy jakby popularność moich grafik i moich tekstów nie jest jakimś
nie wynika z fenomenu, że ja jestem taka niezwykła, tylko że wszyscy i wszystkie jesteśmy niezwykli i niezwykłe i potrafimy dośpiewywać sobie całą, do jednego zdania, całą resztę, potrafimy to interpretować, potrafimy z tego korzystać i czerpać. I naprawdę ilość interpretacji jednego zdania nigdy nie sądziłam, że może być aż tak duże. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że też jesteś bardzo trafną obserwatorką rzeczywistości i obserwujesz i komentujesz tą rzeczywistość właśnie w taki też nie do końca oczywisty sposób, dlatego pewnie każdy w tych rysunkach i zdaniach znajduje to, z czym się identyfikuje po prostu. Ja myślę, że każda z nas ma jakiś swój ulubiony mem i rysunek. Moim jest ten, że nie mogę przejmować się tym, co mówią inni, bo tych innych jest tak. Oni też. Tak, no ja myślę, że to też chodzi o to, że my kobiety w Polsce mamy bardzo podobne problemy. Jednak nasz los, jakby łatwo nam się dogadać, łatwo nam się, no niestety, dogadać w kwestii, co nas uwiera i co nas wkurza, bo to pewnie też łatwiej się w tym dogadać. Znaczy, łatwiej też poczuć bliskość, łatwiej też poczuć empatię do kogoś, kto cierpi z tego samego powodu, z którego cierpię ja. I albo wkurza, tak? Wkurza mnie to samo. Pewnie to po prostu budzi emocje, tak, takie rzeczy. Im dłużej żyję, tym więcej odcieni szarości dostrzegam. I to jest wielka wartość starzenia się, którego nie boję się nazwać starzeniem, że dostrzegam coraz więcej odcieni szarości, że coraz mniej rzeczy wydaje mi się oczywiste, coraz mniej zjawisk wydaje mi się takie łatwe do opisania, łatwe też emocjonalnie do zinterpretowania. Właściwie to może emocjonalnie nawet nie, ja chyba tutaj właśnie chyba emocje grają rolę. Znaczy ja bardziej czuję niż myślę i być może i bardzo, bardzo tego, bardzo to pielęgnuję i też mocno kieruję się intuicją. To w ogóle nie jest coś popularnego, to nie jest coś, czym my się szczycimy i jakby nie stawiamy na to, chociaż może coraz bardziej. Ale ja uważam, że będziemy szły i szli w stronę doceniania intuicji i stawiania jej może nawet na równi z intelektem. To byłoby super. Ja może zacytuję ten ulubiony tekst Marty, bo jej przerwałam tak niegrzecznie, więc teraz naprawię swoją niegrzeczność. Nie przejmuję się tym, co mówią inni, bo innych jest dużo i każdy mówi co innego. To jest również mój ulubiony tekst. A ja chciałam cię zapytać, bo jesteś artystką zaangażowaną społecznie, a to nie jest jakby takie powszechne, bo tak na dobrą sprawę no, obserwuje się artystów takich zaangażowanych, ale tak naprawdę jest ich niewielu. No możemy tak wstać teraz i wymienić. Nie wiem, czy na palcach dwóch rąk by się zmieścili, może trochę ich więcej byłoby, ale tak naprawdę nie jest ich wielu. To z czego to wynika, że ty się tak zaangażowałaś? Czy to wkurzenie właśnie po wyrzuceniu z uczelni? Skąd to? Wydaje mi się, że feedback, reakcja ludzi, osób zaangażowała mnie. Trochę uzależniłam się od tego, żeby moje działania przynosiły jakiś widoczny dla mnie efekt, który opiera się na relacji z innymi, na poznawaniu innych, na poznawaniu zdania innych, poznawaniu historii innych osób. Ja się od tego uzależniłam, bo to jest niebywałe przeżycie, kiedy inne osoby wysyłają mi swoje historie, piszą do mnie, dzielą się emocjami.
na skutek czegoś, co zrobiłam. I to jest wielki dar, wielka nagroda i to uzależnia. Natomiast ja się nie zgadzam z tym, że artystów i artystek społecznie zaangażowanych jest mało. I myślę, że ostatnie lata przyniosły ogromną popularność sztuce zaangażowanej społecznie i też bardzo jakby wydarzenia polityczne też zaczęły bardzo mocno wykorzystywać narzędzia, które daje sztuka, chociażby na protestach, które się dzieją od lat kilku w Polsce. Sztuka performatywna, sztuka zaangażowana społecznie była i jest cały czas bardzo obecna i coraz więcej osób korzysta z tych narzędzi. Także wydaje mi się, że ja dostrzegam dużo sztuki zaangażowanej społecznie i bardzo ją cenię i bardzo uważam, że jest ważna i uważam, że może więcej niż inne dziedziny, że w ramach sztuki możemy pozwolić sobie na pewne eksperymenty, na które nie możemy pozwolić sobie w takim życiu codziennym, ponieważ te eksperymenty tam są obłożone pewnymi zasadami, regułami, granicami. To jest takie bezpieczne laboratorium społeczne i można tam dokonywać pewnych odkryć i ćwiczyć pewne rzeczy, które potem można przełożyć na życie społeczne. Oczywiście to jest troszkę takie utopijno-marzycielskie, to co mówię, ale to jest ta część mnie, którą też pielęgnuję i którą chciałabym jak najdłużej zachować, bo pozwala mi to wierzyć, że sztuka ma znaczenie i że może pracować na rzecz zmiany społecznej, zmiany na lepsze. Wiesz co, od razu sobie pomyślałam, że w tym zakresie, o czym powiedziałaś właśnie, o tym przekraczaniu granic i eksperymentowaniu, to jest ten moment, kiedy sztuka styka się z wymiarem sprawiedliwości i z sądem. I od razu pomyślałam o grafice Matki Boskiej z maseczką z błyskawicą, która pojawiła się chyba przed świętami z życzeniami dla wszystkich kobiet, prawda? Tak. Tak. Dobrze pamiętam i chyba, jeśli dobrze też pamiętam, to w związku z tą grafiką pojawiło się zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wystosowane przez Ordo Iuris, że właśnie obraziłaś uczucia religijne z tym konkretnym przekazem i też od razu łączę to z Elżbietą Podleśną i jej tęczową Maryjką. Jak twoja sprawa się skończyła? Bo wiemy, że tęczowa Maryjka została uniewinniona. Moja sprawa, na razie się nic nie dzieje. Ja byłam wezwana raz na policję, na przesłuchanie jakoś świadkini i to wszystko. Nic na razie więcej się nie wydarzyło. Nie została umorzona, ale też na razie nic nie wiem, co dalej. Nie wiem, jak to się dalej potoczy. No tak, to jest właśnie taki przykład tego laboratorium, kiedy ja rysuję Matkę Boską, młodą kobietę w stroju przypominającym strój Matki Boskiej, stojącą twardo na ziemi z maseczką symbolem strajku kobiet, z błyskawicą i z czarną parasolką, bo czarna parasolka też była wymieniona w tym doniesieniu jako akcent obrażający uczucia religijne. Jeszcze również były wymienione sneakersy, w których była Matka Boska, sportowe buty, w których to była. Nie mam pojęcia, to nie jest pytanie do mnie. To w ogóle nie jest pytanie do mnie. No ja tutaj przyznam, że ja się przejmuję, jeżeli ktoś pisze do mnie o tym, że urażam jego uczucia religijne, co się czasem zdarza, choć bardzo rzadko, ponieważ ja naprawdę bardzo się długo zastanawiam, zanim zrobię coś, co może urazić czyjeś uczucia. I nie często mi się zdarzają takie, nie wiem, może ze dwa razy mi się zdarzyły takie głosy od ludzi konkretnych, którzy tak twierdzili.
Natomiast ten pozew Ordo Iuris traktuje absolutnie jako czysto polityczny zabieg. Zresztą w ostatnich latach, miesiącach tych pozwów po prostu nagle przybyło 10-krotnie czy 20-krotnie, czy ileś tam jeszcze razy więcej. I jest to tylko i wyłącznie moim zdaniem polityczna zagrywka, nie mająca nic wspólnego z realną obrazą uczuć religijnych. Zresztą panie będą wiedzieć najlepiej, ale ja tak intuicyjnie myślę, że ten zapis o obrazie uczuć religijnych miał dotyczyć przede wszystkim mniejszości religijnych i ich chronienia. Natomiast w Polsce mamy bardzo dominującą religię katolicką i taką wręcz rządzącą, bym rzekła, ponieważ jest bardzo z polityką mocno związana i dla mnie to jest, no dla mnie to jest po prostu zabawne, jeżeli Ordo Iuris używa. Zabawne, smutne jednocześnie, zabawne i smutne, mam ambiwalentne uczucia. I cyniczne. Jest to gra polityczna, jest to cyniczne używanie takiego sformułowania, które jest nieweryfikowalne, obraza uczuć religijnych, nieweryfikowalna, nie bardzo łatwo właśnie może być wprzęgnięta po prostu w grę polityczną. I, no i uważam, że to jest po prostu cyniczne. I to jest też takie instrumentalne korzystanie z prawa, bo tak naprawdę Ordo Iuris na celowniku ma nie tylko artystki feministki, ale też historyków, którzy mówią niewygodne rzeczy o relacjach polsko-żydowskich. I myślę, że tu jest wiele aspektów życia publicznego, w które próbuje się w jakiś sposób ingerować, wykorzystując właśnie instrumenty prawne. Ordo Iuris jest do tego świetnie przygotowane. No niestety tak. To jest taka zła praca na rzecz antagonizowania grup społecznych, na rzecz tworzenia też takiej fikcji, moim zdaniem, w wielu dziedzinach nauki i sztuki, która nie ma przynieść nic dobrego, tylko ma przynieść pewien konkretny rezultat polityczno-społeczny i to jest po prostu złe dla wszystkich. Wszyscy prędzej czy później będziemy przez to cierpieć. Wszyscy bez wyjątku. Również tacy pozorni beneficjenci tego całego układu. Natomiast nieuczenie, znaczy jakby nie jakby takie niedążenie do rozmowy, bo uważam, że my mamy bardzo duży problem w ogóle w Polsce z dyskusją, z umiejętnością dyskutowania. Ja nie mówię zupełnie o innych, ale o sobie też. Jakby ja wszystko, co postrzegam wokół siebie, też filtruję przez samą siebie i też widzę to u siebie, że jeżeli mówię, że my mamy z czymś problem, to mówię my, ale ja też, że nie jesteśmy uczone i uczeni dyskutowania, takiego słuchania, wymieniania argumentów. Jesteśmy uczeni rzeczywiście i uczone różnych, głównie manipulacji. Jesteśmy jakąś manipulacja jest, rządzi w debacie politycznej, rządzi w debacie społecznej, rządzi w naszych domach. Mamy też niewielkie pojęcie o tym, co jest manipulacją, a co nią nie jest. Ja się tego na przykład w tej chwili uczę i to bardzo często uczę się od młodych ludzi, którzy często są o wiele bardziej wrażliwi na manipulacje niż ja. Ja się urodziłam jeszcze w czasach komunizmu i jestem całkiem dobrze zaimpregnowana na różne manipulacje, ale teraz się tego uczę i teraz uczę się takiej prostoty, takiego szanowania się wzajemnego właśnie od młodych ludzi, bo myślę, że oni mają po prostu to opanowane lepiej niż moje pokolenie. Pytanie pana Waldka. Czy zdaniem pani zmiana praw kobiet jest możliwa bez zaangażowania się ruchów kobiecych, na przykład OSK, w politykę? Nie, no moim zdaniem, przede wszystkim moim zdaniem wszystko jest polityką, wszystko. I zmiany społeczne, zmiany na rzecz
jakiejkolwiek grupy nie mogą się odbywać poza polityką. Nie mogą, myślę, że jakby siłą, jedyną jakby szansą na to, żeby jakaś zmiana się dokonała, to jest działanie na bardzo wielu frontach jednocześnie, takie szerokie. I uważam, że kobiety działające w polityce są... nie tylko, dlaczego tylko kobiety, że jakby, że prawa kobiet powinny być wiodącym, znaczy jednym z wiodących tematów obecnej polityki, ponieważ dzieje się dramatycznie i od lat jesteśmy zawsze jakimś spychany, temat naszych praw, chociażby reprodukcyjnych, jest spychany zawsze na jakiś boczny tor i jest wykorzystywany do właśnie też do manipulowania. I ja bardzo podziwiam wiele moich koleżanek albo kobiet, których nie znam, ale które obserwuję, działaczek chociażby sejmowych, które właśnie na rzecz tych praw kobiet działają, a nie jest to proste. I spotykają się naprawdę z bardzo dużym hejtem, z bardzo dużym oporem społecznym. I bardzo je podziwiam, bo ja bym tego chyba nie dała rady zrobić. Po prostu bym nie wytrzymała tego psychicznie. Poruszyłaś teraz rzecz, o którą chciałam cię zapytać. Miałam to zaplanowane. Czy spotykasz się z hejtem? Czy publikacja właśnie... takich konkretnych poglądów dotyczących feminizmu, czy spostrzeżeń na temat relacji właśnie państwo-kościół-kobieta nie powoduje, że jesteś celem ataków hejterów? No to jestem, tak, no właściwie każda osoba, która w mediach społecznościowych prezentuje w tej chwili jakiekolwiek poglądy, jest narażona na hejt, jest zresztą taki piękny, też piękny mem krąży gdzieś, że tutaj jest zdjęcie kijka i teraz odliczamy już czas do tego, żeby zrobiła się kłótnia w mediach społecznościowych o ten kijek. Że tak naprawdę w tej chwili wszystko może być pretekstem, czy jest pretekstem do jakichś tam kłótni, ponieważ jesteśmy mocno sfrustrowani i sfrustrowane, jesteśmy przerażone, jesteśmy zaniepokojeni. Jest coraz trudniej i jest wiele, wiele tematów, które nas niepokoi. Myślę, że od czasów wybuchu wojny w Ukrainie to już w ogóle jesteśmy wszyscy i wszystkie bardzo napięci i napięte. I rzeczywiście media społecznościowe są w tej chwili trochę takim miejscem, gdzie no, trzeba się z tym hejtem mierzyć przy byle okazji. Ja w tej chwili staram się unikać kontaktu. Znaczy, czytam komentarze, ale kiedy czuję, że mój układ nerwowy daje mi znaki, że coś się dzieje, to przestaję je czytać. Robię sobie też odpoczynek od nich, bo no można się po prostu w pewnym momencie gdzieś, jak się za dużo tego już poczyta i za bardzo się człowiek w to zaangażuje, no to można to potem bardzo źle znieść i mogą to być długofalowe skutki. Natomiast mam taką jedną zasadę, ja nie karmię hejterów. To znaczy, jeżeli ktoś nie przedstawia merytorycznego argumentu, tylko jest typowym hejterem, czyli chce mnie, nie wiem, wprowadzić z równowagi, obrazić, zrobić mi przykrość, nie mając nic do powiedzenia konkretnego, no to po prostu ignoruję tego człowieka, nigdy komuś takiemu nie odpowiadam, co jest istotne, ponieważ on właśnie tego, ona właśnie tego chce, wywołać reakcję, więc ważne jest, żeby tej reakcji nie było, nie dawać się sprowokować. Sprowokować się można tylko, kiedy rzeczywiście ktoś ma coś do powiedzenia takiego merytorycznie, jakiegoś uzasadnionego, więc to jest ważne. Ja też się tego cały czas uczę i cały czas sobie staram się dawkować w zdrowych ilościach media społecznościowe. To nie jest proste, ale już mi to wychodzi. Natomiast jeszcze tylko powiem, że mnie trochę ratuje to, że nigdy sama
nie wdaje się właśnie w jakieś takie bardzo długie, nie angażuje się emocjonalnie w bardzo długie przepychanki słowne z hejterami. I też zauważyłam, że ratuje mnie to, że jestem dojrzałą kobietą, która gdybym była dużo młodsza, to byłoby mi na pewno dużo, byłabym na pewno atakowana częściej. Na przykład widzę, co się dzieje u aktywistki Mai Staśko. Zresztą ona w tej chwili przygotowuje razem z Haartem książkę na temat hejtu polskiego, która składa się wyłącznie z komentarzy z mediów społecznościowych. I tam rzeczywiście poziom nienawiści, takiej po prostu zupełnie nieuzasadnionej ze strony mężczyzn, jest olbrzymi. I, no i to jest przerażające i zastanawiające. Myślę, że mizoginia się ma dobrze cały czas. Dobra, Jola, mów, bo za dużo gadam. Bez przesady, Marta. To jest program seksistowski, możesz gadać ile chcesz. Wiesz co, Marta, bo my miałyśmy okazję z Martą niedawno się spotkać i wtedy też rozmawiałyśmy i Marta powiedziała coś, co w tamtej rozmowie wprawdzie było akcentem, ale jednak nie kontynuowałyśmy tego wątku. A potem ja zastanawiałam się nad tym i doszłam do wniosku, że te twoje rysunki, one są nie tylko skierowane przeciwko temu, co ciebie wkurza w innych, ale chyba też trochę przeciwko temu, co ciebie wkurza w sobie samej. No bo to powiedziałaś wtedy w tamtej rozmowie, że dostrzegasz, że sama jesteś nosicielką takich stereotypów i zdarzają ci się zachowania takie właśnie automatyczne, które po prostu działasz jak kasa biletowa, a gdy się nad tym zastanowisz, to okazuje się właśnie, że to jest coś, co jest jakimś takim krzywdzącym działaniem. I tak sobie pomyślałam właśnie o tym, że to jest chyba charakterystyczne dla nas, wszystkich już kobiet młodszych i starszych, jak tutaj siedzimy, ale mniej więcej na tym samym etapie życia, czyli takich, które gdzieś tam nam można już można wciąż dowalić i nieraz nam dowalono, ale też jest tak, że my pełniąc role społeczne, czy to sędziów, czy to szefowych, czy to matek i żon, też potrafimy nieźle, zważywszy na to, w jakich warunkach, w jaki sposób byłyśmy wychowane, potrafimy innym dokopać. No myślę, że to jest całkowicie naturalne, że nie jesteśmy, żadna i żaden z nas nie jest ani biały, ani czarny, ani dobry, ani zły, ani właściwy, ani niewłaściwy, ani prawilny, ani nieprawilny. To jest właśnie to, że zawsze będziemy popełniać błędy, zawsze będziemy czasem robić coś nie tak, a ze stereotypami to jest tak, że stereotyp jako taki jest tak naprawdę takim skrótem dla naszego mózgu, który umożliwia nam życie. To znaczy my jesteśmy bombardowani taką ilością informacji cały czas i życie jest tak dynamiczne, że stereotypy to są takie skróty myślowe, które nasz mózg robi po to, żebyśmy nie oszalały i nie oszaleli. I one generalnie nam pozwalają funkcjonować, natomiast pozwalają nam się nie zastanawiać nad wszystkim naraz. Natomiast w momencie, kiedy stereotyp, któremu się nie przyjrzymy, a który po prostu wyjmiemy z szuflady i użyjemy do jakiegoś działania, czy do oparcia się na nim w jakimś działaniu, sądzie, opinii, no to wtedy niestety już jest trucizną, która ma czasami bardzo duży zasięg rażenia. Dlatego ja jestem świadoma tych szuflad z tymi stereotypami w swojej głowie. Jestem świadoma, że nieraz coś chlapnę albo pomyślę, wyjmując tam z tej szuflady pierwszy z brzegu stereotyp. I jakby cała zabawa polega na tym, żeby dać sobie na to zgodę, bo tak to po prostu funkcjonuje, tak to jest, nie wkurzać się na siebie, tylko za każdym razem się coraz jakby uważniej przyglądać, nie spieszyć się w tych opiniach, może się w ogóle zastanowić, czy naprawdę wygłoszenie opinii w danym momencie jest konieczne, bo my też bardzo lubimy te opinie wygłaszać. No, ludzie,
jedni mniej, inni bardziej, ale generalnie jakoś jesteśmy bardzo opiniotwórczy, że ta twórczość, ja to mówię twórczość przez wielkie twu, opiniotwórczość jest jedną z ulubionych form twórczości człowieka. A może czasami można sobie darować niektóre opinie i niektóre sądy. Może one są oparte na naszych wyobrażeniach. To jest tak, jak mówi się o pierwszym wrażeniu, że jak kogoś widzę, to mam pierwsze wrażenie i od razu już jakoś go szufladkuję, jakoś go nazywam. A, bo ma takie ubranie, takie włosy, taki chód, taką, nie wiem, taki zgryz, taki samochód, albo taki brak samochodu, albo coś, i od razu gdzieś już, jak się tak dobrze zastanowimy, moja terapeutka mówi, że nawet jak siadam w autobusie koło obcego człowieka, to już coś do niego czuję, tak, że już mam jakiś do niego stosunek na podstawie tego, co widzę. Więc może o to chodzi, że tak jest, no dobra, wiemy o tym, że tak jest, ale może za każdym razem należy sobie przypominać, że to są tylko nasze wyobrażenia, że to są tylko nasze szufladki, które sobie same zbudowałyśmy w tej głowie, mniej lub bardziej ładnie, zgrabnie. I po prostu zanim coś powiemy, zrobimy, no to cały czas o tym pamiętać, no, że to jest nasz świat, zupełnie nie mający nic, nasz świat w naszej głowie, być może nie mający nic wspólnego z tym światem zewnętrznym. To jest trudne do, znaczy to na początku, jak człowiek tak zaczyna myśleć tymi kategoriami, to jest trudne i męczące, no bo cały czas się okazuje, że nic nie wiemy i że w ogóle żyjemy w jakimś takim matriksie, tak naszym, tak, stworzonym przez nas. Ale z drugiej strony to jest chyba jedyny sposób, żeby nie krzywdzić innych, a też jest to bardzo zachęcające do nawiązywania relacji, bo po co ja mam myśleć o kimś w autobusie, koło kogo siadam, po co ja mam go jakoś oceniać na podstawie jego butów, nie wiem, paznokci czy słów, czy nie wiem, języka, czy tam, czy, skoro mogę przecież z nim, jeżeli chcę, jeżeli poczuję taką potrzebę, mogę z nim nawiązać relację, mogę go poznać i wtedy coś na jego temat sądzić. Może nie muszę mieć opinii na temat każdej osoby, którą widzę, spotykam od razu. Nie? Więc myślę, że już wystarczy, żeby wiedzieć, że tak można i mieć tego świadomość. Ale muszę nawiązać, bo tutaj nam się taka dyskusja na forum toczy jakaś odrębna, a zaczęło się od komentarza pana Tomasza Szyndralewicza, które pyta, a co pani sądzi o teatrze rysunku starowiejskiego? Ten mocno przejmował się kobiecością i jednocześnie nie był bynajmniej mizoginem czy seksistą, jak sądzę. Ja nie wiem, kim był Franciszek Starowiejski, znaczy jakby kim, czy był, czy nie był. Ja nie wiem, ja niewiele pamiętam, nigdy nie byłam też miłośniczką wielką, absolutnie, po prostu są twórcy i twórczynie, których znam, lubię, obserwuję, są tacy, których istnieniu wiem, ale wiem tylko tyle, że byli. No i nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Przyznam, że przez wiele swoich lat życia czytałam książki, oglądałam filmy, oglądałam sztuki, oglądałam obrazy, gdzie kobieta była sprowadzona do roli muzy, modelki, ornamentu, inspiracji, mebla, tła. I mnie to nie interesuje. Po prostu. Mnie to nie interesuje. Mamy już inne czasy. Mnie interesują kobiety, które działają, są ich tysiące, miliony, sprawcze, twórcze. Nie interesuje mnie kobieta anatomia na obrazie, nie interesują mnie obrazy z nagimi kobietami. No, mnie to po prostu nie interesuje, jakby nic z tego nie czerpię, nic mi to nie daje. I nie mam nic do powiedzenia na temat tej sztuki. A jakie artystki cię inspirują teraz? Artyści?
Powiem, że nie odpowiadam nigdy na takie pytania, ponieważ jest tak dużo artystów, artystek, którzy mnie inspirują, których podziwiam, że gdybym teraz miała kogoś wymieniać, to potem bym przez 3 dni chodziła i sobie pluła w brodę, że nie wymieniłam innych. Dlaczego tych wymieniłam, a tamtych nie? Więc absolutnie nie wchodzę w takie, nie wchodzę w takie listy. Nie będę tutaj podpowiadać ani się spowiadać, bo po prostu wiem, że potem będę miała do siebie pretensje, że nie wymieniłam wielu wspaniałych osób. Ja mam takie pytanie o taki cykl twoich rysunków, które się zaczynają: jestem silna, jestem silny, bo. To jest naprawdę taka, wydaje mi się, że taka mocna kampania społeczna, mająca na celu polubienie siebie, i też docenienie samego siebie i jakby walki ze swoimi słabościami, z czego, no na przykład jestem silna, bo w wieku 16 lat zgłosiłam przemoc ze strony ojca. Jestem silna, bo staram się wytrwać w zawodzie nauczycielki itp. I skąd to się wzięło i czy ty też obserwujesz może, że to daje ludziom siłę, że oni się dzięki temu aktywizują, albo może chociażby lepiej czują, albo może chociażby, a może coś robią dzięki twoim pracom dla innych, coś dają od siebie? No, ja muszę przyznać, że ten cykl jest takim najbardziej emocjonalnym i takim najważniejszym chyba dla mnie. Dlatego, że kiedy go pokazuję fizycznie w przestrzeniach różnych, a on cały czas jeździ po Polsce, to jest tam 60-70 prac i one tak jakby są blisko siebie i to jest po prostu taka dużo tych zdań, dużo tych portretów, dużo tych historii, wszystkie one są absolutnie autentyczne, to są osoby na tych rysunkach, które to mówią, realne, narysowane na podstawie nadesłanych do mnie zdjęć i kiedy absolutnie ja tego nie cenzuruję, nie poprawiam, to są słowa tych osób i kiedy ja mam kontakt na wernisażach czy na wystawach z oglądającymi, no to rzeczywiście on... No to są zawsze takie mocne, silne spotkania i przeżycia, bo to ludzi wzrusza, porusza, widać, że są poruszeni. I to nie ma nic wspólnego z moim rysunkiem, który jest tylko jakimś po prostu narzędziem. Tu chodzi o moc tej prawdy, tych historii bardzo często trudnych i bardzo, no bardzo trudnych. Zwłaszcza zwłaszcza trudne są te związane z przemocą domową, a jest ich ogromnie dużo, co było dla mnie wstrząsem osobiście. A ten cykl wziął się stąd, że ja po prostu bardzo chciałam dowiedzieć się, co to znaczy, kim jest silny człowiek, bo to jest też taka figura z kultury, z popkultury, ale też z literatury, filmu, teatru, silny człowiek i chciałam wiedzieć, kto to jest, chciałam wiedzieć, kto się tak w takich naszych wyobrażeniach stereotypowych, jak nam się jawi ten silny człowiek i kiedy na początku, zanim zaczęłam ten cykl na warsztatach różnych z ludźmi, robiłam takie ćwiczenie, że prosiłam, żeby zamknęli oczy i wyobrazili sobie silnego człowieka i go opisali, tak, z detalami, kto to jest, jakie jest płci, ile ma lat, jak wygląda, co ma na sobie, to w 90% w tych wyobrażeniach ludzi, osób, to byli mężczyźni. No i tak właśnie mi się to gdzieś sklejało, że tak może być, że ten stereotyp silnego człowieka to jest ten Ernest Hemingway z bronią na polowanie idący, albo nie wiem, jakiś inny łowczy i albo żołnierz, albo ktoś taki, kto tam, nie wiem, zszywa sobie w dżungli ranę drugą ręką, ratując ginący gatunek. I takie miałam wyobrażenie, że to nic mi to nie, że jakby nic z tego do mnie nie płynie, nic, nie mogę z tego czerpać. A przecież
Na pewno chcę być silna i na pewno bywam silna, a może jestem silna, a może właśnie nie, a może powinnam, a może nie powinnam. No generalnie chciałam zbadać ten temat i poprosiłam kobiety, żeby mi napisały, bo chciałam też zobaczyć, jaka będzie reakcja na kobiety, które zaczynają zdanie od jestem silna, bo czy tak można, czy tak wypada. No i to było super, dostałam ponad 2000 maili tam w ciągu miesiąca i też samo to, że kobiety chcą takie zdanie dokończyć, uważają się za silne z bardzo różnych powodów, na przykład z powodu tego, że ukochały słabości, albo że akceptują swoją słabość, albo że dzisiaj mam siłę wstać z łóżka. Jestem silna, bo mam siłę rano wstać z łóżka, bo mam depresję i to jest osiągnięcie. Albo jestem silna, bo zdobyłam 8000. I to mi dało, tak jakby zrozumiałam, że ta siła, ten prawdziwie silny człowiek, ta prawdziwie silna osoba jest silna wtedy, kiedy sama to nazwie i poczuje. I tylko sama, ja sama mogę sobie tą siłę dać, tylko sama mogę sobie ją odebrać, że nikt nie uczyni mnie silną, nikt inny poza moim własnym przekonaniem, że jestem silna. I mogę to robić, i mogę czerpać siłę, albo przynajmniej próbować czerpać siłę, mówiąc to zdanie jak mantra, powtarzając raz na jakiś czas i szukając, co dzisiaj, z czego dzisiaj mogę czerpać siłę, co mogę dzisiaj w dniu dzisiejszym uczynić tym, z czego będę tą siłę czerpać, z czego będę dumna, czym się pochwalę. I to jest takie trochę ćwiczenie. To jest takie ćwiczenie do robienia sobie raz na jakiś czas, kiedy może jest gorzej, kiedy właśnie jest słabiej. I to działa. To działa, bo wydaje mi się, że kobiety w Polsce po prostu bardzo, bardzo potrzebują tej siły, którą same muszą sobie dać, jakby mogą sobie dać i przede wszystkim potrzebują uwierzyć same w siebie. Na komentarzach pan Waldek, który pytał wcześniej, czy uważasz, że są możliwe zmiany w traktowaniu kobiet i w roli kobiet bez zaangażowania politycznego, cały czas dopytuję o odpowiedź na to pytanie. Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie padła, bo Marta powiedziała, że uważa, że trzeba się angażować na wszystkich forach, a właściwie bardzo niewiele, jeśli w ogóle coś z naszego życia nie jest polityką albo przez kogoś może w taki sposób być postrzegany, prawda Marto? Czy mogłabyś jakby spuentować tą wypowiedź, żeby pan Waldek był zadowolony, że uzyskał odpowiedź? Nie wiem, czy pan Waldek będzie zadowolony, ponieważ nie mam takiego, nie mam absolutnie na to wpływu. Mogę odpowiedzieć, że ponownie uważam, że polityka to jest to miejsce, gdzie powinnyśmy bardzo mocno i bardzo tak stanowczo powinniśmy walczyć o prawa kobiet, o równość, o równe prawa, o równe traktowanie, o prawa reprodukcyjne. Dlatego na przykład pochwalam bardzo taki budzący długo jakieś, teraz już nie ma o tym mowy, ale długi czas były bardzo podzielone opinie na temat systemu kwotowego w Polsce, że tam 30, nie wiem ile, 32% posłów ma być posłankami w Sejmie i nadal mimo temu z tego systemu kwotowego wprowadzonego nie ma tych 32% czy 30% osiągniętych, nadal to jest mniej. I to pokazuje, jak trudno jest kobietom wejść do Sejmu. I to nie chodzi moim zdaniem tylko o to, że kobiety się nie czują na tyle, nie wiem, nie chcą, bo chcą, tylko kwestia miejsc na listach i wielu innych pozycji w partii. Myślę, że wszystkie kobiety zaangażowane w politykę mają dużo do opowiadania na ten temat. Polityka jest bardzo zmaskulinizowanym miejscem, gdzie no wystarczy sprawdzić, ile mamy posłów, ile mamy posłanek, a jest to reprezentacja społeczeństwa, w którym jest 50, no chyba nawet troszkę więcej kobiet niż mężczyzn.
Więc tak. Kobiety powinny zająć się, tak, kobiety i mężczyźni powinny w polityce walczyć o prawa kobiet. To przede wszystkim o tą równość, bo myślę, że to jest klucz całej tej sprawy, że powinniśmy dbać o to, żeby po prostu pewnych grup nie wykluczać, czy nie ograniczać w ich prawach, bez względu na to, czy to będą kobiety, mniejszości seksualne, czy osoby z jakimiś niepełnosprawnościami. Myślę, że to jest tutaj kluczowe, żeby jednak odejść od pewnych stereotypów, że właśnie silny to jest ten mężczyzna, który jest tą przedsiębiorczą osobą, za którą idzie siła i jakieś poparcie. Więc tutaj się bardzo z tobą zgadzam i myślę, że to nie musi być partia kobieca, tak jak tutaj pytał się pan Waldek, tylko to po prostu dbajmy o parytety i równowagę sił. Tak, silna to jest na przykład matka niepełnosprawnego dziecka, a z tego co wiem, to jest bardzo dużo samodzielnych matek niepełnosprawnych dzieci. Nie wiem dlaczego są to matki samodzielne, a nie samodzielni ojcowie. Czy mówię teraz cynicznie, że nie wiem, bo wiem dlaczego, ale to właśnie one są silne. Dokładnie i znamy takie przykłady i ich determinację. Słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca, więc musimy jakiś akcent optymistyczny na zakończenie. Nie mam dzisiaj wątpliwości, bo Marcie musimy wyjaśnić, bo nas jeszcze nie oglądała, ale odtąd to już musi teraz co poniedziałek. No w każdym razie staramy się zakończyć audycję optymistycznie, chociaż nierzadko rozmawiamy o rzeczach smutnych albo trudnych. Ale ja myślę, że twórczość Marty, chociaż bywa zmuszającą do refleksji, że tak to powiem, i można sobie nieźle dostać po głowie takim rysunkiem, to ona jednak napawa optymizmem, bo jeżeli masz jakąś myśl, masz jakąś refleksję w związku z tym, co zobaczyłeś i co przeczytałeś, to znaczy, że świat już troszeczkę się zmienił, no bo ty zacząłeś myśleć, a przecież ten rysunek widziało wiele więcej osób, czyż nie? Ale tutaj też Olimpia napisała, projekt pokazał też zmianę społeczną w kwestiach przemocy wobec kobiet, wolności, w tym wolności wyboru, wychowania dzieci, związków, w ogóle podejmowania decyzji i myślę, że to jest taka dobra puenta. To w kontekście projektu Jestem silna, bo. I to jest, tutaj się z Olimpią oczywiście zgadzam, bo to właśnie dokładnie miałam na myśli, że te rysunki po prostu mają moc sprawczą i bardzo się cieszymy, Marto, że je dla nas rysujesz i życzymy sobie, żebyś w tym zawodzie trwała. Dziękuję bardzo. Ja jedno zdanie w takim razie optymistyczne na zakończenie. Może nie jest optymistyczne to, że w Polsce wychowaniem dzieci zajmują się bardzo, bardzo przeważnie kobiety, ale optymistyczne jest to, że jeżeli, że dzięki temu mają wpływ na to, jakich ludzi, jakie osoby wychowują i mają wpływ na to, jak będzie wyglądać nasze społeczeństwo. Więc jeżeli my kobiety będziemy wychowywać nasze dzieci równościowo i świadomie, to możemy zmienić świat. I to jest optymistyczne w tym nierównym podziale obowiązków wychowawczych w Polsce, że daje nam to pewną możliwość, którą możemy wykorzystać. Jako sędzia rodzinny mogę dodać, że coraz więcej mężczyzn chce wychowywać dzieci i angażuje się znacznie bardziej niż to obserwowałam jeszcze kilkanaście lat temu, jak zaczynałam pracę w sądzie rodzinnym. To jest Reset Obywatelski.